Dobra, teraz jedna z ważniejszych kwestii, żeby odblokować sobie staw jeszcze znowu przed terapią manualną, żebyśmy puścili sobie obrzęk, żebyśmy wyślizgali wszystkie struktury, wszystkie ścięgna, które tu idą, wszystkie naczynia też krwionośne, zakończenia nerwowe. Wspomagamy się flosem najlepiej. W jaki sposób robimy? Znowu dystalnie, zawsze to idziemy dystalnie, zaczynamy na zakładkę, czyli robimy napięcie bez bólu, mniej więcej na 50% napięcia, rozciągnięcia, czyli staramy się tutaj owinąć całą stopę tak naprawdę, całe śródstopie. W momencie wchodzenia na staw skokowy, na jego szparę stawu, ja staram się troszeczkę ustabilizować sobie udem tą stopę i już będę starał się wykorzystać flossband też do mobilizacji stawu. Po co to robię? Żeby obniżyć troszeczkę bloczek kości skokowej w dół, czyli w tym kierunku. Mogę mu troszeczkę nawet pomóc, czyli moje napięcie gumy idzie w dół. I w tej sekwencji go owijam. Oczywiście wszystko do reakcji pacjenta. Tu nie ma być bólu żadnego. Wiadomo, może być szczypanie poprzez gumę, ale żeby nie było jego mocnego gdzieś tam dyskomfortu. Jeśli macie długi flossband, to możecie od razu to wykorzystać. Jeśli owinęliśmy cały staw skokowy, możecie od razu tą końcówką złapać sobie, tak jak w innych aplikacjach, samą łydkę. Czyli dociągnięcie tu w dół, bez ślizgu. Płytka i dalej. Ok? Ale jeśli zrobiliście łydkę wcześniej, narzędziowo, powięziowo, do czego Was zachęcam, to nie musimy już tych rzeczy robić. Teraz bardzo ważna kwestia, żeby w miarę szybko zacząć, ponieważ mamy tutaj 2 minuty, a pracy jest dość dużo. Zawsze dystalnie najpierw się znowu skupiamy, czyli tak naprawdę na sam początek pracuję sobie tylko tutaj paluszkami. Czyli tak naprawdę tu sobie stabilizuję, żeby nie było ruchu. Oczywiście patrzymy na pacjenta, czy nie zgłasza dyskomfortu, wielkiego bólu. To już wszystko tu zaczyna nam ładnie pracować, chociaż nie ruszamy stawem skokowym. Później przechodzimy sobie za kość piętową i już robimy lekkie mobilizacje. Powoli, tu już możecie czasem odczuć, że będzie kliknięcie, często już jest wtedy odblokowanie, ponieważ flos nam daje kompresję, ten płyn wychodzi i tą terapię manualną już możemy łatwiej wykonać. Jeśli dla pacjenta to jest bardzo komfortowe, staram się już robić we wszystkich płaszczyznach ruchu. Jeśli ślizgi wcześniej odblokowałem sobie, to możemy sobie już ruchy tutaj rotacyjne dokładać. Na koniec pacjent jeszcze oczywiście czynnie samemu do góry, do dołu, paluszki obciągamy, palce do góry, zgięcie, wyprost. Dobra. Kilka ruchów, dosłownie kilka sekwencji we wszystkich rzeczach. Teraz pacjenta zawsze proszę o to, żeby sobie wstał. Stanął sobie przodem do łóżka. I staramy się robić coś w kierunku takiego zgięcia znowu do stawowego, czyli kolanka możemy lekko zgiąć i coś w kierunku takiego jakby przysiadu, prawda? Znowu, żeby na tej kompresji ten staw nam ładnie pracował. Kilka ruchów oczywiście tylko do dyskomfortu. Po tym staramy się znowu, żeby pacjent kilka kroków zrobił sobie, dosłownie 2-3 kroczki, powrót, jeszcze raz, powrót, jeśli jest to możliwe, jeśli zmiany takie były, rzeczy takie chroniczne wcześniej zaniedbane, możemy sobie stanąć na palcach kilka powtórzeń, napięty, czyli palce w górę, też kilka powtórzeń. I już nam sama mobilizacja się robi, tak naprawdę autoterapia, dzięki temu, że ten bloczek kości troszeczkę tam sobie jakby cofnęliśmy. Dobra, możemy wrócić na łóżko, na plecy. Noga w górę i tak jak zawsze staramy się w miarę szybko, intensywnie odwinąć flosa, ponieważ to zaschnie nam znowu mocno płyny, mocno krew, duże dotlenienie tkanki będzie. I oczywiście wtedy znowu retestem sprawdzamy pacjenta jak z bólem, co się polepszyło. Najczęściej wtedy pacjenci stają na nogach i nie mogą uwierzyć, że mogą stanąć sobie bez bólu i mogą sobie przejść teraz na odblokowane już powięzi, chociaż jeszcze nie doszliśmy tak naprawdę do terapii manualnej. Bardzo prosta rzecz.